12 rzeczy, w których introwertycy są najlepsi. Jest nieco negatywny stereotyp wokół introwertyków. Ludzie mówią, że są zbyt cisi, żeby się dobrze bawić lub być towarzyscy. Cóż, jest to rażące kłamstwo. To, że introwertycy nie czują się komfortowo wchodząc do pokoju pełnego nieznajomych lub gdy starają zaprzyjaźnić się ze wszystkimi w pokoju, nie oznacza, że nie lubią zabawy i towarzystwa. Introwertycy mają kilka dobrych cech osobowości. Po prostu zwykle trzymają się na odległość. Oto parę z rzeczy, w których są naprawdę świetni. Numer 1. Mają chęci do głębszej rozmowy. Introwertycy nie lubią małych rozmów. Te całe, jak się masz, czy możesz uwierzyć w tę pogodę? Widziałeś mecz zeszłej nocy? Pogawędka jest bezwartościowa. Z powodu ich pogardy na bezczynne rozmowy są postrzegani przez większość jako nietowarzyscy, a to nie w tym rzecz. Introwertycy chcą dostać się prosto do sedna sprawy. Chcą usłyszeć wasze najgłębsze myśli, wasze pragnienia i marzenia. Żadne z tych nic mi nie jest, jak się masz. Introwertycy wiedzą, że masz do opowiedzenia historię i chcą ją usłyszeć. Chcą poznać twoje opinie, pytania i odpowiedzi na pytania, o których rzadko się mówi z powodu ich głębokich tematów. Introwertycy mają mentalność i charyzmę doradcy zawodowego terapeuty, sprawiając, że czujesz się bardziej komfortowo, gdy mówisz swoim umysłem i duszą. Jest to dobre dla wszystkich wokół. Introwertycy uzyskują satysfakcję z posiadania znaczącej rozmowy z kimś bez konieczności wypełniania pustej przestrzeni pogaduszkami. A ty dostajesz terapeutę na pół etatu. Kogoś, kto naprawdę będzie słuchał ciebie i twoich myśli. Numer 2. Bycie efektywnym sprzedawcą. Wiem, co myślisz. Co? Na jakim świecie? Introwertyk góruje w zawodzie, który wymaga stałej interakcji twarzą w twarz. Tak, introwertycy skupiają uwagę, troskę i dobrze się czują w znanych sytuacjach. Dzięki temu mogą być pewni swojej codziennej pracy nawet jako sprzedawcy. Będąc wysoce poznawczymi ludźmi, introwertycy poświęcają czas, by w pełni zrozumieć ich produkt klienta i rezultaty. Z tego powodu introwertycy są przygotowani na wszelkie nieoczekiwane zdarzenia, takie jak sprzeciwy, zirytowania i drażliwe pytania. Mogą nie być z tego zadowoleni, ale niemniej jednak potrafią radzić sobie z tym skutecznie. Numer 3. Opiekowanie się zwierzętami. Introwertycy uwielbiają być owinięci miłością i uczuciem przez ich bliskich, zwłaszcza kiedy to są ich futrzaści przyjaciele. Tak więc cieszą się, że oddają przysługę. Introwertycy są profesjonalistami w opiece nad zwierzętami, zwłaszcza gdy robią to sami. Potrzebujesz opiekuna dla psa? Nie ma problemu. Potrzebujesz kogoś, kto zajmie się twoim kotem, gdy będziesz daleko? To wystarczy. Introwertycy nie mają problemu tuląc się do psa, kota, królika czy złotej rybki i spędzenia miłego dnia razem. W większości sytuacji cieszą się bardziej towarzystwem zwierząt niż ludzi. Sympatyzują ze zwierzętami. Introwertycy mogą uspokoić zmartwionego pupila, ponieważ mają doświadczenie w uspokajaniu własnych niespokojnych myśli. Mają dużo energii i chcą się dobrze bawić, jeść i głaskać brzuch, ale kiedy wszystko zostanie powiedziane i zrobione, potrzebują odpoczynku. Mam tak samo, piesku, tak samo. Numer 4. Są obserwatorami. Introwertycy nie są spokojni bez celu. Obserwują. Kiedy rozmawiasz o najnowszej modzie lub swoim dziwnym śnie zeszłej nocy, oni słuchają i obserwują. Widzą zmarszczki na czole, gdy wspomina się o dziadku, i zauważają, że w biurze wisi nowy obraz. Introwertycy spędzają czas obserwując i zapamiętując swoje otoczenie, aby czuli się na tyle komfortowo, aby wchodzić z nimi w interakcje. Kto skoczyłby w ciemność bez latarki? Introwertycy wolą raczej analizować swoje otoczenie niż skupiać się na uprzedzeniach, więc kiedy w końcu wyrażą swoje obawy, należy je potraktować poważnie. Introwertycy jako pierwsi zauważają coś niezwykłego. Są też tymi, którzy są adwokatami diabła i dostrzegają błędy w pomysłach i koncepcjach. Introwertycy zwykle spędzają dużo czasu na myśleniu o najgorszej możliwej sytuacji i sposobie jej rozwiązania. Więc zaufaj im, ponieważ wiedzą, o czym mówią. Numer 5. Są świetnymi przywódcami. Podobnie jak wiele z tych punktów, ten jest szczególnie zaskakujący. Jak ktoś, kto nie lubi obfitych interakcji społecznych, może być świetnym liderem, skoro zadaniem lidera jest przewodzenie innym? Niedawne badanie pokazuje, że nie wszyscy odnoszący sukcesy liderzy są ekstrawertykami. Osoby ekstrawertyczne wykorzystują swoją charyzmę i odwagę, aby zwrócić na siebie uwagę i załatwić sprawy, podczas gdy introwertyczni szefowie ukrywają się i obserwują swoich podwładnych i zawsze wiedzą, co jest najlepsze dla nich współpracowników i sytuacji. Nigdy nie mówią tylko po to, by ich usłyszeć lub dlatego, że są szefami. Mówią, aby pomagać innym, ponieważ introwertycy wyobrażają sobie siebie w każdej sytuacji.
Są ostrożni i uważni, pokorni i przygotowani, a także czują się komfortowo pracując w pojedynkę, pokazując, że dobre przywództwo nie zawsze jest efektowne. Więc jeśli masz szefa, który jest bardziej nieśmiały lub powściągliwy, nie oznacza to, że cię nie lubi lub myśli, że jest lepszy od ciebie. Możliwe, że również jest introwertykiem i nie ma nic do powiedzenia na temat twoich wyników, ponieważ wykonujesz dobrą robotę. Numer 6. Są wspaniałymi pracownikami. Oprócz bycia świetnymi liderami, introwertycy również bardzo dobrze wiedzą, kiedy cofnąć się o krok i wykonać swoją pracę. Są uważni, szczerzy, zdeterminowani i zmotywowani, by zawsze dawać z siebie wszystko. Ponieważ introwertycy zwykle nie używają swoich słów, by wyprowadzić ich z trudnych sytuacji, tylko używają swojej intelektualnej sprawności, aby udzielić odpowiedzi, a nie wymówki. Daj im rozbudowany projekt, pozwól im pracować samodzielnie w wygodnym środowisku, a uzyskasz niesamowite rezultaty. Introwertycy potrzebują niewielkiego nadzoru, ponieważ zawsze potrójnie sprawdzają samych siebie, dostrzegając wady we wszystkim i przygotowując każdy argument, który można postawić przeciwko ich pracy. Pracują nad tym, aby uniknąć wspomnianej konfrontacji. Te cechy sprawiają, że są również skutecznymi pracownikami, którzy są oddani wypełnianiu swoich obowiązków pod warunkiem, że ich samotność jest niezakłócona. Numer 7. Słuchają o twoich problemach. Czy kiedykolwiek musiałeś się wyładować lub zwierzyć bliskiemu przyjacielowi i poczuć, że tak naprawdę cię nie słucha? To przeciwieństwo introwertyka. Ponieważ introwertycy wiedzą, jak trudno jest im wyrazić swoje emocje werbalnie, jeśli ukochana osoba okaże im uczucia, będą słuchać uważnie i dobrze. Introwertycy są idealni, gdy potrzebujesz ramienia, na którym możesz płakać, lub po prostu kogoś, kto usłyszy twoją historię. Jak wspomniano wcześniej, introwertycy nienawidzą gadki szmatki, więc jeśli od razu przejdziesz do głębokiej rozmowy, zapewnią nienaganny zestaw uszu, a nawet niesamowitą radą. Introwertycy są wrażliwi na ból własny i innych. Mogą powiedzieć, kiedy jesteś naprawdę zdenerwowany lub kiedy musisz coś z siebie wyrzucić. Jeśli powściągliwy przyjaciel zapyta cię, czy wszystko w porządku, nie ma potrzeby chowania się za kolejnym "nic mi nie jest, jestem po prostu zmęczony". Śmiało powiedz im, co cię trapi. Nie ma lepszego wsparcia niż introwertyczny przyjaciel. Numer 8. Poradnictwo. Oprócz słuchania, introwertycy doskonale radzą sobie ze zmartwieniami. Potrafią łatwo czytać ludzi. Podczas gdy inni tylko słuchają, introwertyk analizuje i interpretuje myśli, działania, dobór słów i uprzedzenia mówiącego. Mogą zauważyć szczegóły, z których nawet nie zdajesz sobie sprawy. Mogą pomóc ci dokładnie określić, co cię niepokoi, a nawet zasugerować, jak rozwiązać ten problem. Niestety wielu introwertyków jest zaznajomionych z bólem i cierpieniem, więc mają duże doświadczenie w łagodzeniu emocjonalnego bólu, przez który przechodzisz. Co więcej, uspokojenie kogoś to nie tylko rozmowa. Chodzi o zrozumienie i tworzenie głębokich relacji opartych na zaufaniu. Bycie empatycznym jest tym, co robią introwertycy. Posiadanie kogoś, kto słucha i wspiera cię w potrzebie, jest tak samo pocieszające jak miły, ciepły uścisk, który wielu introwertyków może często inicjować w takich chwilach. Numer 9. Myślenie przed działaniem. Introwertycy nie mówią zbyt często, więc kiedy już to robią, każde słowo zostało starannie dobrane z wyprzedzeniem. Czasami z tego powodu introwertycy mogą potrzebować trochę czasu, aby wyrazić swoje zdanie, ponieważ mentalnie przygotowują i ćwiczą każde słowo, zanim je wypowiedzą. Ponieważ introwertycy potrzebują trochę czasu, aby wyrazić siebie, wielu ekstrawertyków po prostu ich ignoruje. Może to powodować, że introwertycy stają się jeszcze bardziej nieśmiali, aby nie zostać ponownie zignorowani, ponieważ jest to traumatyczne i krępujące. Więc jeśli masz introwertycznego przyjaciela, który się odzywa, uważaj, ponieważ to, co ma do powiedzenia, jest prawdopodobnie ważne. Numer 10. Znają siebie. Wszyscy wiemy, że ciche osoby mają najgłośniejsze umysły. Introwertycy spędzają dużo czasu we własnych głowach. Z tego powodu znają się całkiem dobrze. Oprócz bycia cichymi krytykami, introwertycy nieustannie mają wewnętrzne monologi, oceniając siebie i swoje wybory w codziennych sytuacjach. Dlatego rzadko mają jakiekolwiek kryzysy egzystencjalne i mogą łatwo odkryć swoje mocne i słabe strony. Wiedzą, kim są, czego chcą i co jest dla nich ważne. Mogą po prostu nie podać wszystkich tych informacji. Można powiedzieć, że milczą, ale są pewni siebie. Numer 11. Są źródłem mądrości. Z natury introwertycy uwielbiają informacje, naukę i odkrywanie nowych rzeczy. Być może nie są pierwszymi, którzy wspinają się po górach, ale na pewno dotrą do nowego odkrycia NASA. Ich umysły nieustannie domagają się większej ilości faktów i spraw, nad którymi mogliby się zastanowić w ciszy ich codziennego życia. Nie tylko to, ale wykorzystują te interesujące fakty i informacje do dzielenia się z innymi w odpowiednim czasie. Więc nigdy nie wiesz, czy twój mały introwertyczny przyjaciel nie zna dokładnej odpowiedzi na twoje problemy, ponieważ może kilka miesięcy temu o niej czytał. Numer 12. Są lojalnymi przyjaciółmi.
Introwertyczni przyjaciele cię nie zdradzą. Nie mają powodu. Nigdy nie rozmawialiby o tobie za twoimi plecami ani nie okłamywaliby cię w szkodliwy sposób. Każde sekretne pragnienie lub marzenie, które kiedykolwiek z nimi dzieliłeś, będzie zawsze bezpieczne, niezależnie od tego, czy przyjaźń będzie trwała, czy nie. Introwertycy cenią przyjaźnie i bez względu na okoliczności nigdy nie zdradziliby kogoś, kto kiedyś im się zwierzył. Cenią związki i starają się je utrzymać, co czyni ich jednymi z najlepszych przyjaciół, jakich kiedykolwiek będziesz mieć. Introwertycy mają sporo umiejętności w tych cichych ciałkach. Jeśli jesteś ekstrawertykiem, nie wahaj się komunikować z cichymi rówieśnikami. Będziesz zaskoczony, do czego są zdolni, a jeśli jesteś introwertykiem, bądź dumny. Nie masz się w czym czuć gorszym, ponieważ za tą nieśmiałością kryje się burza talentów. I to wszystko od nas. Nie zapomnij zostawić komentarza na dole i łapeczki w górę. Koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco. Dzięki za uwagę i do następnego razu.